Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku otworzymy pompę, która mi przyszła. No niestety ostatnia nie dała rady przez zimę. Weźmiemy ją, uruchomimy, wsadzimy do Mausera i spróbujemy podlać ogród. Jedynie już z góry mówię, że czas, w którym między tym rozpakowaniem a pierwszym podlewaniem, to był kawał czasu z racji okoliczności. Bo robi się chłodno, raczej gorąco. Przepraszam. Gorąco się robi, dlatego też taki trochę rozebrany. O, jest naprawdę upał. Co tutaj mamy? Instrukcja. Nawet instrukcja jest po polsku. O dziwo. Nawet z rozrywką, jak jest zbudowany, co w poprzedniej nie było. No, czyżby było coś konkretniejszego? Może w końcu się udało coś kupić normalnego. Zobaczymy, co tu mamy w środku. W polsku to nie jest, ale okej. Zobaczmy, co to mamy. Co pierwsze zauważyłem, że się różni. W tamtej pompie te śruby tutaj były zwykłe czarne. A tutaj mamy te śruby nierdzewne. Mamy podkładki, czego tam też nie było. I tutaj mamy zawleczkę. Troszeczkę naolejone całe. Troszkę jakby była też dłuższa. Nawet widać w środku podobnie tak jest zbudowana. Jedynie tutaj widzę, że osłonka na przewód jest trochę niedojechana. Zaworek zwrotny. No powiem szczerze, na pierwsze wrażenie nie jest to złe. Cieszy mnie, że tutaj to jest nierdzewne, całe z góry. Te szpilki chyba są też inaczej mocowane. Sobie nie wykręcę, jak to jest zrobione. Nie jestem pewny, że to nie będzie bardzo podobnie zbudowane jak tamta. Jest podobnie zbudowana jak tamta. Czyli tu jest szpilka. Tu jest metalowy. A, przykładka. Prawdopodobnie to samo co tu. O. Nie wiem, czy będzie widać. To będzie prawdopodobnie to samo. To samo co tam. No nawet gabarytowo wygląda tak samo. Jedynie, że tutaj już dano przynajmniej nierdzewne śruby. Przynajmniej wyglądają na nierdzewne. Musiał magnesem sprawdzić albo podrapać. Ale pierwsze wrażenie jest miarę git. Złączka taka sobie, lekka jest, jest pusta w środku, ale teoretycznie powinna spełnić swoje zadanie. Nawet ogradowane jest, czyli ktoś zadbał o to, żeby to w miarę działało. Nawet jest strona internetowa. Co to jest? 550 W, 1800 litrów na godzinę. 50 metrów podnoszenia. IPX8, czyli teoretycznie nie powinno być problemów. Jest naklejka z Polski. Dobra. Pierwsze wrażenie jest git. Biorę się za przekręcenie tamtego śrubunka tutaj. Lecimy z tym do
Mausera. Trzeba to uruchomić, bo coraz cieplej, a już wszystko zaczyna więdnąć. Dobra, zaraz wracam. Nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził. Już nawet mi pióry złapało, dlatego sobie zawsze biorę taką pastylkę, mam neodymową. Przez plasticzek mamy śrubkę A2. Mam nadzieję, że widać. I ją trzyma tak, tak sobie. I mamy szpilkę, która mi spadła. I no, trzyma się, bardziej się trzyma tej podkładki, ale no nie trzyma to za mocno, więc jest to jakaś nierdzewka. Od razu sobie sprawdzę resztę. To była szpilka też chyba A2, mocno trzyma, mocniej trzyma niż do tego. I zaś spadło. Do tego się mocno trzyma. Do tego praktycznie nic. Do korpusu pompy dopiero tutaj, gdzie jest ten element stalowy, więc możliwe, że tutaj też do tego stalowego elementu łapie, ale tutaj nie powinno. Więc no zobaczymy. Jest to tak w miarę wykonane z tego, co powinno być. Mam nadzieję, że więcej wytrzymy niż ostatnia pompa. No i mamy podłączoną nową pompę. Śrubunek skręciłem w rękach. Szpilki mniej więcej ustawione jak były. Pływaki mniej więcej tak samo jak były. Jeden jest od maksymalnego napełnienia, niewykorzystany. A jeden jest od pozwolenia, żeby jak się przechyli w górę i później spada, żeby wyłączyło, jak mniej więcej jest zasysane, żeby nie spadło poniżej. No jest troszkę dłuższa, ale nie haczy o dno. Troszeczkę trytek w razie W. No i co? Wsadzamy i zaraz uruchamiamy. No i dobrze, teraz próba uruchomienia całości. Już mam podłączone wszystko, przygotowane. Czas start. Zobaczymy, czy ciśnienie urośnie. Ale nie złapało. Świeci na czerwono. Chyba pływak nie złapał. Chyba tak. Chyba pływak nie złapał. Czyli zaś muszę podnieść, spuścić i spróbujemy jeszcze raz. Kolejna próba. Dalej nic. Ja się zastanawiam, czemu tutaj nic, a tutaj mamy takie coś. Off. Ok. Dobra, tutaj sedamy. Włączymy. Teraz, żeby było widać. Główny załączyliśmy, studnia i mauser. W sumie studnia nie jest potrzebna, bo jest nieużywane. I teraz tak. Powinno zareagować od razu, jak nacisnę na mauser. I czas start. O, jest efekt. Czy mnie obrzyga? Chyba nie. Ale leci wodę. Mamy pierwszą wodę w tym sezonie. Dam temu trochę pociec, żeby zobaczyć, czy filtr jest w miarę drożny. Ale chyba jest git. Dobra. Działa. Zobaczymy, ile tu pokazuje. Pokazuje nam. No, nie chcę zoomu złapać. 540 watów. I pokazuje dość w miarę miarodajnie, więc można temu ufać. Zobaczymy, jak będzie pod obciążeniem. Ale uznajmy, że mamy wodę już w tym roku. Teraz muszę iść na ogrodzie ogarnąć temat. Ale chyba najpierw jeszcze przepuszczę troszkę wody, bo bardzo dużo syfu leci. No i dobrze, zaczynamy jeszcze raz. Odpalamy sobie pompę. Powinno coś ciec.
tylko nie złapało mi. Powinno coś pchać. Aha, dobra, już wiem, co jest grane. Trzeba odkręcić. No. Jak się nie odkręci, to nie poleci, ale widać, że daje. Spodziewałem, no ale tak to jest, jak się robi na żywo. Przepłuczę troszeczkę węże, bo to później będzie nawodnienie z tego szło, więc nie chcę, żeby mi je zadziobało. Dobra, zdarza się na live. Dobra, wracam za chwilę, jak troszeczkę wody przepuszczę i się biorę za w końcu rozciągnięcie porządnie węży nawadniających, bo jest naprawdę już sucho na ogrodzie, a będzie coraz cieplej, więc tu niech sobie na razie leci, tutaj też niech sobie leci, a zaraz wracam do was. Dobrze, mały eksperymencik, tutaj mam wyłączone, tutaj mam ciśnienie, bo mam zamknięty zawór, sobie spuszczę. No i nawet trzyma na otwartym. Teraz sobie jeszcze raz muszę włączyć to. Działa. Mamy około 2 bary. I teraz spróbuję zakręcać i żebyście widzieli, co się dzieje. Czyli na przypadek, jakbym zakręcił. To zabezpieczenie działa i też chyba zadziałało zabezpieczenie elektroniczne, bo tam miałem ustawione na przy pewnej mocy watów, też się powinno wyłączyć. Czyli jeszcze raz zobaczymy zabezpieczenia, warto spróbować kilka razy i działa. Dobra, przynajmniej to działa. Tam niech sobie woda leci, niech się napuści, niech się cała rura przepłuczy z tych wszystkich glonów i lecę dalej z tematem. Napełniałem sobie studnię i zauważyłem, że jakoś dziwnie pompa działa. Sznurek się urwał. To jest oryginalny, co był dany. Taka otóż pompa. Zostawiłem ją na zimę w studni. Wygląda naprawdę dość ciekawie. Ale powiem szczerze, chyba wolę kupić taką pompę, wymieniać ją raz na 2-3 lata, niż kombinować z czymś innym, ponieważ już próbowałem coś innego i zazwyczaj po jednym sezonie to umierało. I to mam tak, ze studni jest połączenie, tutaj jest taki konektor, przepraszam, ale mam tylko jedną rękę, czyli tutaj idzie, tutaj jest zawór zwrotny, żeby się nie wracało, i tak to jest zrobione. Tylko że chcę sznurek wymienić, nawet go nie umiem wyciągnąć, bo tak to tutaj jest oksydowało, że ta dziurka się normalnie zalepiła, można powiedzieć. Więc polecam, jak coś, używać takie grubsze sznurki. To miałem do innej pompy, i zaś muszę na ten grubszy sznurek przejść, bo ten niestety się rozleciał. Taka mała rada. No i nadszedł święty czas uruchomić Mauser. Mamy uruchomiony. I co tu się dzieje? Na razie nic. Trzeba coś odpalić. Jest to pierwsze uruchomienie, więc prawdopodobnie to troszeczkę potrwa, niż coś zacznie lecieć, ale nie ma poboru. Nic nie pokazuje, czyli co? Coś się wyłączyło? Nic się nie dzieje. Dobra,
muszę iść obadać, co jest kaman. No i dobrze, podejście drugie. No, coś strzela. Był pobór. Jeszcze raz otwieramy. W. Zero. Powinno coś się włączyć. Co teraz? Pierwsza konfiguracja w tym roku, więc Troszeczkę problemów. Tylko teraz nie wiem, co jest grane. Czemu nie... Nie startuje. Dobra, jeszcze raz. Czyli chyba się wyłączyło po prostu. Jest 650 W. I lecimy z tematem. Która sekcja? Czyli tu mam podlewanie fasoli. Wszystko fajnie wyschło. No fajnie. Święty czas, bo widać, że jeszcze gdzie nie gdzie zostało, ale już trzeba podlewać. Już jest ten czas. Nie widać, jak to podlewa, no bo o to też chodzi, że to nie ma przysłowiowo walić punktowo, tylko podlewać na dużą powierzchnię. No i jak widać, daje radę. Podejdziemy sobie do pompy, żeby zobaczyć, jakie ciśnienie daje. O, tyle zostało z auta. I mamy takie niecałe 5 bar, 4,75, coś takiego, plus minus, bo ten manometr też nie jest taki, jaki powinien być. Filtr wygląda w miarę ok. Nie pieści. Brudne ręce, bo jeszcze przy aucie grzebałem. Wracamy. Tam się podlewa. Spróbujemy sobie odkręcić coś, co będzie widać bardziej. Nie wiem, który to będzie. To będzie chyba ten. Zobaczymy też, czy wydajność będzie taka. Ale słychać, że spadła wydajność. Sobie tego zakręcimy. Teraz się uruchomiło tego w środku. No, a powykręcało wąż. Będę musiał to poprawić później. To jest zawsze za tym pierwszym uruchomieniem. No, może będzie trochę widać, ale nie jestem pewny. Taka mgiełka wysoko leci. Ale jest w miarę git, jak to się mówi. Teraz muszę wszystkim po troszkę popodlewać, żeby zobaczyć, jaki jest zakres. Teoretycznie sekcje są tak koło siebie, że powinno się nakładać. Choć tutaj muszę jeszcze jeden wąż gdzieś dorzucić, tylko nie pamiętam gdzie. Z jednej strony chyba tam z tyłu, tam gdzieś z tyłu. Chyba jeden wąż muszę dorzucić jeszcze. No ale święty czas to trochę popodlewać, tylko że już mnie zaczynają muchy żreć. Dobra. Powiedzmy, że to jest dzień jeden podlewania. Zrobię jeszcze taki krótki dzień dwa, albo jak wszystko trochę podleję, jak się strefy nakładają. No i będzie pokazane nawodnienie. Wersja kolejna, polepszona, bo doszedł jeden wąż więcej. Kiedyś były tylko trzy. Teraz są już cztery na stronę. Na tą stronę mam dwa. Też zaraz to sprawdzę. Zobaczymy, co z tego będzie. Może papryka przynajmniej porośnie. Dobra, wracam do Was prawdopodobnie za chwilę. Cześć. No okej. Jakie mamy efekty pierwszego podlewania? Tutaj średnio, bo mi brakło wody.
więc tutaj jest sucho i to jest właśnie ta krótka linia, co mówiłem, że muszę jeszcze dodać. Tam widać, że się kończy, muszę przedłużyć. Ta linia i ta pracowała razem dłużej. No i widać, że tak w miarę to podlało. Choć długo się odpowietrzało, to jednak pierwszy raz. A jak tutaj w fasoli to wygląda? No jest git. Jest git. Można powiedzieć, że jutro, jak to już będzie miało więcej wody, bardziej się napełni zbiornik, dłużej się puści, powinno być git. Bo mi chodzi głównie o to, żeby między tą strefą a tą strefą, tutaj na środku też było podlane, tylko no jak to się mówi, jeszcze metodyka prób i błędów, bo jest troszeczkę inaczej, odpowietrzanie, pompa nie zawsze ruszyła, bo gniazdka nie wsadziłem i takie pierdoły, i powiedzmy to jest próbne pierwsze ładowanie układu wodą, z drugiej strony nie zdążyłem, no bo brakło wody. No ale pierwszy efekt jest. Jutro ciąg dalszy, zobaczymy co z tego będzie. To na razie, do jutra. No i okej, jak obiecałem, dzień 2 podlewania. Tutaj nie zmieniłem ten pierwszy obwód. Jest krótki i naprawdę tutaj to się coś działo. Są kałuże, jest naprawdę nalane. I też tutaj widać, że coś już te podlewanie poszło lepiej. Teraz wszystko miało swój jeden pełny cykl, więc jest fajnie podlane. No nie jest, jak to się mówi, urok jakiś tam mega, ale jest bardzo duża powierzchnia pokryta wodą. Jakby to trzeba było ręcznie robić, no to by poszło dużo czasu, ale są jeszcze miejsca, gdzie nie dolewa. Niestety bym musiał jeszcze jeden rządek dorzucić węży, może w przyszłym roku. Jednak jak to się mówi, co roku to jest ustawienie na ogrodzie inne i ciężko przewidzieć, ile tego będzie trzeba. No ale widać, że lekkie kałuże są, po wczorajszym podlewaniu też coś zostało. No ale mają przyjść duże upały, więc wolę nawet teraz tak podlewać jak jest. No i tutaj się podlewa kolejne. Jak widać, jest mgiełka z wody. Słychać, że szeleści. Tutaj de facto dużo już nie zostało, no ale jeszcze się podlewa. No i co? Efekt jest dobry. Nie jestem pogryziony przez komary, muszki ani nic takiego, a wszystko jest podlane. Powiedzmy, prawie że wszystko i prawie że idealnie. No, jestem zadowolony. Zobaczymy w ciągu kilku tygodni, czy będzie widać różnicę, co gdzie rośnie. To nic. Dzięki, pozdrawiam. Pardon, zegarek mi zaczął dawać znać, że mam iść pomału spać. Czyli co? Dziękuję za obejrzenie. Lajki, subskrypcje, komentarze mile widziane. Będę aktualizował informacje na temat nawodnienia. Aha, jeszcze taka informacja. Na jeden obwód z dwóch węży, czyli około 15 metrów, to będzie, bo 2 razy po 7,5, więc używa około 70-80 litrów wody. Więc nie za dużo jak na 15 metrów pokrycia terenu. Ale coś czuję, że mi zaczyna niebo pomagać, bo zaczyna kropić deszcz. Trudno. Nie zaszkodzi, było podlane, a tego deszczu naprawdę będzie trzeba. Jak widać, niebo nie zachwyca. Tracker zaraz jeszcze uwiążę, bo też nie powiedziałem. To jest taki łańcuszek. Ja sobie to jeszcze uwiążę. Nie wiem, czy było słychać, ale coś idzie. Czyli dzisiaj będzie dobrze podlane. Więc prawdopodobnie nie będę musiał podlewać przez kilka dni. Nic, jeszcze raz dzięki. Miłego. Niech wam też na ogrodzie dobrze rośnie. Pozdrawiam, cześć.